Witam w autorskim podcaście i newsletterze Na Celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie Państwo w podcaście, a dwa razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na Wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Uniwersytet WSB Merito. Dzisiaj moim i Państwa gościem w podcaście Na Celowniku jest dr Witold Ostant. Cześć Witku. Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko. Witam serdecznie. Dr Witold Ostant reprezentuje Instytut Zachodni, gdzie jest głównym analitykiem, specjalizuje się w zagadnieniach bezpieczeństwa i polityki energetycznej Niemiec. No ale skoro tak naprawdę rozmawiamy o naszym bardzo ważnym, by nie powiedzieć najważniejszym sąsiedzie, to na pewno, Witoldzie, nie sposób tak naprawdę powiedzieć o energetyce polskiej, o bezpieczeństwie, o całej sytuacji związanej również i z wojną. No i o tym, co teraz tak naprawdę w pewien sposób, nie chcę powiedzieć, że jest na topie, bo może nie do końca to dobre słowo, ale jednak o atomie w Polsce. No wydaje się, że to są zagadnienia priorytetowe, tak? No nie ukrywajmy, szanowni państwo, wiele się dzieje i to, co się dzieje dzisiaj, niestety będzie miało wpływ na nasze kolejne wybory, kolejne lata, dekadę, dwie lub trzy, tak? To są najważniejsze problemy, a do tego Niemcy są naszym wielkim partnerem z Zachodu, bardzo dla nas ważnym, bym powiedział najważniejszym, przynajmniej w pewnych obszarach, albo równie ważnym jak Stany Zjednoczone, choć troszeczkę ostatnio jakby Stany Zjednoczone zyskują na polskiej narracji, polskiej władzy, polskiego społeczeństwa, aczkolwiek Niemcy powinny również mieć tą samą, poświęcone być tyle samo uwagi, tak, bo to jest poważny partner, solidny partner i przede wszystkim państwo demokratyczne, a z tą demokracją okół nas i trochę dalej na tym świecie jest coraz gorzej niestety. No właśnie, bo teoretycznie będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie, tym bezpieczeństwie energetycznym, ale nie sposób uciec od zagadnień, nie chcę powiedzieć geopolitycznych, bo to może nie jest najlepsze sformułowanie, ale pewnie geostrategicznych. I teraz pytanie, bo ja mam pewnego rodzaju wątpliwości, jak patrzę na relacje właśnie amerykańsko-niemieckie. Czy tam dalej jest pewnego rodzaju miłość, czy tutaj jednak ktoś komuś zdążył lekko uciec i próbuje właśnie przejąć gdzieś pewną decyzyjność w Europie, próbować tym własnym podwórkiem, a przy okazji i otoczeniem w pewien sposób sterować, żeby była jasność. Nie uderzam wcale w Niemcy jako takie, tylko bardzo często się właśnie nad tym zastanawiam, jak to wygląda w tych relacjach amerykańsko-niemieckich, bo jakby nie patrzeć, to nie są rzeczy, które nie mają wpływu też na naszą sytuację. No, szanowni państwo, nie oszukujmy się, relacje, no, Niemcy są cały czas najważniejszym partnerem w Europie Stanów Zjednoczonych, tak? No oczywiście oba kraje, biorąc pod uwagę to, że no, dramatyczny był ten wiek XX, Niemcy były rozbite, były pod okupacją aliantów, częściowo pod okupacją również Stanów Zjednoczonych, później się zjednoczyły, weszły do NATO, stały się jedną z najpotężniejszych armii lądowych NATO i oczywiście w Niemczech, w żadnym innym państwie jak tylko w Niemczech, było najwięcej żołnierzy amerykańskich, były najważniejsze bazy i to Niemcy były tym strategicznym punktem odporu przewidywanej inwazji Układu Warszawskiego na Europę Zachodnią. Tak? Więc rosły z każdą dekadą gospodarczo, rosły na znaczeniu, że tak powiem, militarnym, politycznym i oczywiście doszło do zjednoczenia na początku lat 90. i jakby powiedzieć nowa rola Niemiec w Europie, która dla Niemiec stała się coraz bardziej, byśmy powiedzieli, przyciasna, tak? Bo co innego było potencjał tak zwanej Republiki Bońskiej, a co innego to jest potencjał obecnie Zjednoczonych Niemiec, najpotężniejszej gospodarki na tym kontynencie, niezwykle innowacyjnej, niezwykle dokapitalizowanej i, że tak powiem, podchodzące dość pragmatycznie ze względu na dojrzałość elit niemieckich do różnego rodzaju wyznań rozwojowych. Tak? I Niemcy są tym społeczeństwem, tym narodem, które jest w stanie zaplanować, zrealizować i ze względu na w tej chwili sprzyjające tak naprawdę warunki Niemcom w polityce światowej, tak, coraz większe znaczenie Niemiec w polityce międzynarodowej, są w stanie odnieść określone sukcesy i robią to
to niestety w bardzo tragicznym wieku XX w sposób pokojowy, wyważony, ale, że tak powiem, pełni determinacji i uporu. Tak? Te działania nie są przypadkowe, są przemyślane i dlatego dzisiaj widzimy to, że Niemcy, czując swoją potęgę, swoją siłę, swoje piękne, jakby powiedzieć, uwarunkowanie, ulokowanie w Unii Europejskiej, możliwość działania, stają się państwem, które nadaje ton Europie. Oczywiście nie samodzielne, bo w duecie francuskim i z różnego rodzaju mniejszymi, krótko mówiąc, sprzymierzeńcami, tak, szczególnie z tej bogatej piętnastki, starej piętnastki Unii Europejskiej. I widzimy, że dla Stanów Zjednoczonych to partnerstwo, ten junior partner, jakim zawsze była ta republika, że tak powiem, bońska, jest coraz większym również wyzwaniem, tak, bo Niemcy stawiają konkretne warunki, potrafią wyegzekwować swoje postulaty i oczywiście bardzo sobie cenią obecność Stanów Zjednoczonych jako gwaranta bezpieczeństwa w Europie, ale też potrafią, no czasami jest, czasami bardziej lub mniej udanie w tandemie z Francuzami, no wyrazić różnego rodzaju opinie i powątpiewania i być może tym zmusić Stany Zjednoczone do określonych decyzji. Tak? No i ten potencjał Niemiec jest dostrzegany w Stanach Zjednoczonych. My byśmy bardzo chcieli zająć niemieckie, jakby powiedzieć, miejsce w oglądzie Europy z perspektywy Stanów Zjednoczonych, no ale jednak różnią nas potencjały. Tak? Te potencjały są dość mocno różne. My gonimy te Niemcy, tak? Gonimy inne państwa zachodniej Europy, no ale jeszcze nam troszeczkę zostało. Tak? I tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że Niemcy silne, paradoksalnie w Europie, dobrze wróżą Europie, ale Niemcy silne powinny dobrze współpracować w tej wspólnocie transatlantyckiej ze Stanami Zjednoczonymi, to wtedy moim zdaniem również, jakby powiedzieć, polskie perspektywy rozwoju są na dobrej drodze i przy Niemcach, jeżeli dobrze będziemy rozgrywać politykę racjonalnie niemiecką, bez resentymentu czy sentymentów, jesteśmy też odnieść w stanie sukces, tylko trzeba rozwagi, myślenia i konstruktywnego działania i do tego, szanowni państwo, wypracować pewną modłę pewnego, byśmy powiedzieli, konsensusu politycznego pomiędzy różnymi frakcjami i partiami politycznymi w polskim parlamencie. Myślę, że to z czasem też jest możliwe i ta polska polityka, która dojrzewać będzie i ta scena polityczna też zrozumie, że trzeba działać pragmatycznie, z dłuższą, że tak powiem, wizją, kilku czy nawet kilkunastu dekad, na ile oczywiście jesteśmy w stanie przewidzieć czy prognozy snuć dotyczące dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. I to spowoduje, że w oczach Niemiec i innych równie pragmatycznych partnerów w Europie będziemy mieć dobrą pozycję do różnego rodzaju negocjacji i tworzenia różnego rodzaju partnerstw, nawet jeżeli pewne takie, powiedzmy sobie, pośrednie problemy będą występować, ale będziemy próbować się porozumieć mimo to, i te porozumienia będą konstruktywne i budujące dla całej Europy, bo Polska powinna być w Unii Europejskiej, powinna być w Europie. Tu są nasze szanse rozwojowe i pokazał to nawet paradoksalnie ta trudna sytuacja, która ma miejsce na Ukrainie, ta bezpardonowa wojna, że Europa, jeżeli chce, potrafi być razem i potrafi budować różnego rodzaju przewagi z tak trudnym, byśmy powiedzieli, państwem, mocarstwem, jakim jest Federacja Rosyjska. Tak? Oczywiście wspierana Europa przez Stany Zjednoczone. I tego mamy przykład, tak, biorąc pod uwagę różne uwarunkowania, zawirowania, tak, i niespodzianki związane z wojną na Ukrainie. Za chwilę zapytam też o te relacje oczywiście Niemiec z Polską, ale skoro poruszamy już te zagadnienia geostrategiczne, nie sposób zapytać tutaj też o rolę Chin. Ja nie mam pewności, czy dobrze adresuję te swoje pytanie i wypowiedź do ciebie, bo tak naprawdę nie wiem, czy tym się zajmujesz, ale czy być może zauważyłeś, że właśnie w tych relacjach amerykańsko-niemieckich pojawia się chciany czy niechciany trzeci w trójkącie, czyli Chiny, bo no, nie ma co ukrywać. Chiny dążą, chcąc czy nie chcąc, do pewnej konfrontacji i na kurs kolizyjny ze Stanami Zjednoczonymi i to one są traktowane jako chiński przeciwnik, ale nie Europa. No Europa jest jednak tym rynkiem zbytu i być może właśnie to wszystko i te działania chińskie i taka jakby perspektywa, optyka na to wszystko też powoduje, że Rosja i ten słynny pan Władimir P. dlatego się powstrzymuje przed pewnymi rzeczami, bo Chiny mu na to nie pozwalają, bo mamy być rynkiem chińskim, a niekoniecznie terenem, który należy przez potem wieki odtwarzać, tak? Mam nadzieję, że wiesz, o co mi chodzi. Pytam tak naprawdę, czy gdzieś widzisz właśnie Chiny jako takiego mieszacza, który próbuje te relacje
pogorszyć między Stanami Zjednoczonymi a Niemcami, bo Chinom Stany nie są potrzebne, ale Europa, a w tym przypadku i Niemcy jako jeden z tych liderów, na pewno tak. Ja bym powiedział w ten sposób, rozpoczął rozmowę na ten temat, że i Europie i są potrzebne Chiny i potrzebne są Stany Zjednoczone, tak? Bo wielkie Niemcy w coraz mniejszej Europie, Unii Europejskiej, potrzebują partnerów z obu stron, tak? Chciałbym zaznaczyć jedno, że dla Niemiec Chiny w tej chwili są najważniejszym partnerem wymiany handlowej, tak? To coś znaczy, tak? Ale proszę zobaczyć, że potęga Chin nie zrodziła się nagle i nie zrodziła się przypadkowo, bo to jakbyśmy wzięli pod uwagę to, co się działo, ja wiem, że historia, zawsze te ucieczki historyczne są takie troszeczkę z myszką trącają, ale de facto, szanowni państwo, to jest dosyć ciekawy temat, kto zbudował potęgę Chin. I Chin potęgę tak naprawdę zbudowali od lat 70. Amerykanie. Tak? Dlaczego budowali? Bo Chiny dla Stanów Zjednoczonych stały się potężną fabryką, umożliwiając konkurencję na rynku globalnym amerykańskim produktom, które już wytwarzane wówczas w Stanach Zjednoczonych były coraz mniej konkurencyjne wobec odradzającej się z popiołów II wojny światowej Europy. Tak? Więc to jakby powiedzieć, to, że wyhodowano Chiny, czy ułatwiono, biorąc pod uwagę nawet to, że były to zantagonizowane systemy zarządzania państwem, tak ideologicznie, politycznie, społecznie, bo z jednej strony mieliśmy komunistyczne Chiny, cały czas są komunistyczne, z drugiej strony i totalitaryzujące, tak bym to powiedział, z drugiej strony mamy liberalne, konserwatywne, ale wolnorynkowe, przynajmniej tak powiedzmy o sobie Amerykanie myślą, Stany Zjednoczone i Stany Zjednoczone stworzyły dzisiejszą potęgę Chin i umożliwiły Chinom pewnego rodzaju levelowanie się na poziom, no byśmy powiedzieli już pomału, można powiedzieć śmiało o Chinach, no super, może jeszcze nie super mocarstwa, ale mocarstwa wiodącego w pewnym obszarze geograficznym, tak? Może nie jeszcze super mocarstwo, ale mocarstwo na dobrej drodze do super mocarstwa, które było no oczywiście od wielu lat, bo to nie jest żadne tajemnice poliszynane od co najmniej lat 90. podejrzewane o to, że prędzej czy później jakieś wyzwanie rzucą Stanom Zjednoczonym i generalnie temu układowi państw zachodniemu, które przez no, długi czas dominowało w stosunkach międzynarodowych i które tworzyło trendy, które kontrolowały przepływy procesy globalizacji i które w zasadzie bogaciły się dzięki globalizacji o wiele szybciej niż inne, że tak powiem, regiony świata, również Chiny. Tak? Chiny mądrze budując swoją politykę pod względem jakby strategicznym, długofalowym, potrafiły, krótko mówiąc, skorzystać z tej okazji, którą zbudował Chinom Zachód i zbudować również swoją potęgę. To trwało to lata, dekady, tak? Od lat, szczególnie tak dynamicznie, od lat tak naprawdę drugiej połowy lat 80. aż do dzisiaj. No dzisiaj troszeczkę już są jakieś tam rysy, problemy z tą chińską gospodarką, ale to było też do przewidzenia, no bo no, chyba żadne państwo w historii nie rozwijało się w takim tempie, tak duże państwo jak Chiny. Być może, szanowni państwo, jesteśmy dopiero, jakby powiedzieć, na skraju pewnego nowego otwarcia, bo wyobraźmy sobie, kiedy yuan stanie się walutą światową i rzuci wyzwanie dolarowi, tak? Euro już jest problemem dla dolara, ale jednak dolar jest tą walutą dominującą. Podejrzewam, no, szczelam, szanowni państwo, 70-80% wymiany międzynarodowej dzisiaj cały czas opiera się na dolarze, tak bym mógł zaryzykować takie twierdzenie. Troszeczkę oczywiście no, próbuje euro też wychodzić z tego narożnika, ale Chiny jeszcze nie weszły tak naprawdę do poważnej globalnej gry, nie zlewalowały juana jako do tego poziomu, powiedzmy, wymiany międzynarodowej, jakim stało się euro, jaki stał się dolar. I to na pewno nas spotka. Jeśli chodzi o tutaj relacje, wracając niemiecko-chińskie, to no, troszeczkę błędów Niemcy, moim zdaniem, popełnili, bo podobnie jak z Federacją Rosyjską, no ten ich zasada zbliżanie przez handel, tak, okazała się dosyć ryzykowna, bo z jednej strony zbudowano, już można powiedzieć, niestety, no już nawet nie totalitarną Federację Rosyjską, ale noszę nie totalitarną, no coś pomiędzy autorytaryzmem a totalitaryzmem, tak, jeśli chodzi o Federację Rosyjską. I ta federacja okazała się agresywna i dokonała tego, czego dokonała w ostatnich latach. Ale z drugiej strony, jakby powiedzieć, Chiny, które są państwem komunistycznym, które również mają no, specyficzne podejście do różnego rodzaju wartości, zupełnie inny niż Zachód, dzięki Zachodowi skoczyły na odpowiedni level, tak? I stały się głównym partnerem największej europejskiej gospodarki, bez której dzisiaj Niemcom będzie niezwykle trudno funkcjonować i nie jest możliwe to, żeby
podobnie jak z Federacją Rosyjską, w tak szybkim tempie Niemcy mogły wziąć w cudzysłowie gospodarczy rozwód. Tak? Tutaj z Chinami te powiązania są bardzo poważne, to państwa Unii Europejskiej w tej chwili są najpoważniejszym inwestorem w Chinach. Chiny potrzebują, no z jednej strony oczywiście Europy jako bogatego rynku zbytu na wysoko przetworzone, jakby być high-tech, różnego rodzaju dobra, ale z drugiej strony też potrzebują Zachodu jako ważnego inwestora w Chinach, tak napędzającego gospodarkę, wysyconego wysokimi technologiami, z których Chińczycy skrzętnie korzystali, tak? I tutaj jakby powiedzieć, no trzeba powiedzieć, że nie jest to dzisiaj, jakby powiedzieć, ten partner chiński, który był tym partnerem, który nie miał jakichś ambicji szczególnych jeszcze w latach 90. politycznych, czy odrobiny później, dzisiaj już ma te ambicje polityczne. I czy będzie rzucał wprost, powiedzmy to, przez pryzmat Tajwanu, to jakby powiedzieć wyzwanie Stanów Zjednoczonych, no zobaczymy, tak? To ja bym był jeszcze nie do końca przekonany, jak ta sytuacja się rozwiąże, nawet Tajwanu. Powiedzmy, że no jest coś na rzeczy, ale tutaj Chiny, jakby powiedzieć, niekoniecznie muszą się konfrontować, bo oni mają dużo więcej do wygrania poprzez pragmatyczny rozwój swojej gospodarki i właśnie stworzenie z juana tej waluty międzynarodowej, i z tym musi się zarówno liczyć Zachód, tudzież Unia Europejska, i Zachód rozumiany jako Stany Zjednoczone. I pytanie, jak Stany Zjednoczone będą postrzegały w tym momencie wyzwanie ze strony Chin? Czy będą budować też narrację konfrontacji, którą dzisiaj możemy sobie, że tak powiem, posłuchać w mediach, w różnego rodzaju przekazach, czy też jednak zmienią narrację wobec Chin i starczą się i jakby na nowo będą próbowali szukać jakiegoś partnerstwa poniżej, pomiędzy tymi dwoma mocarstwami na zasadzie przede wszystkim gospodarki i być może jakichś tam operacji politycznych, a z drugiej strony są też Niemcy, tak, które mają swoje ambicje, które też próbują rozegrać tą swoją sytuację. No, biorąc pod uwagę Federację Rosyjską, która się sama zmarginalizowała w wyniku wojny na Ukrainie, no Niemcy stały się takim języczkiem, moim zdaniem, uwagi. No, oczywiście mamy jeszcze Indie, tak? Indie będą też odegrały już swoją rolę, ale jeszcze być może Indie nie teraz, tak? No bo wszystkie te, jakby powiedzieć, no w miarę racjonalne prognozy gospodarcze cały czas wskazują, że to przynajmniej do roku 50 Chiny staną się tą pierwszą gospodarką światową z ponad 60 bilionami dolarów PKB, Indie będą około 40, trzecie będą, że tak powiem, w tym peletonie Stany Zjednoczone, a następne mocarstwa europejskie, i tutaj jakby powiedzieć, Niemcy będą mieć cały czas, że tak powiem, bardzo wysokie pozycje. No i nie zapominajmy o Japonii, tak? Japonia to jest też bardzo poważna gospodarka i ona też próbuje, Japończycy dzisiaj, proszę zobaczyć, że różnego rodzaju no, koncepcje coraz bardziej śmielej opowiadają się za powrotem do nie tyle polityki tej, co prowadzili od II wojny światowej, raczej takiej neutralizacji, byśmy powiedzieli, neutralności swoistej, no to przechodzą do polityki bardziej ofensywnej, do sprzedaży uzbrojenia różnym partnerom w Azji i jakby powiedzieć, budują tą przeciwwagę wobec Chin, tak? Czy Stanami Zjednoczonymi, czy bardziej samodzielnie? No zobaczymy, tu się nam, powiedzmy, objawiło czterech, pięciu dosyć poważnych graczy, który z każdym ma swoje globalne interesy, a Niemcy dla nas są szczególnie ważni, bo to Niemcy będą decydować, jak tak naprawdę Unia Europejska, zarządzana z, powiedzmy, z tego drugiego fotela przez Niemcy, będzie się pozycjonowała do Chin. Na ile stanie się partnerem Chin, czy utrzyma to partnerstwo, na ile będzie tutaj szachowała w jakiś sposób również konkurencyjną gospodarkę Stanów Zjednoczonych, bo mamy wiele, wiele dziedzin, w którym jesteśmy ze Stanami Zjednoczonymi z bliskimi partnerami, ale mamy też wiele dziedzin, w których jesteśmy, oprócz tego, że partnerami, to konkurentami. Tak? No, z Chinami jest tego partnerstwa mniej ze względu na różnego tradycje historyczne, uwarunkowania gospodarcze i tak dalej, całą historię, krótko mówiąc, nie tylko XX wieku. Jest to jednak państwo nam dalsze kulturowo, ale na razie mamy z nimi partnerstwo, czy budujemy partnerstwa różnego rodzaju ekonomiczne w różnych formułach, tak? Czy tego jedwabnego szlaku, czy 17+1, jeśli chodzi o Europę Środkowo-Wschodnią, tak? Czy partnerstwo generalnie w ramach Unii Europejskiej, czy pojedyncze partnerstwa na przykład Niemiec, tak, z Chinami, to wszystko się dzieje. Zobaczymy, na ile starczy mądrości i rozsądku Europie, aby Chiny może nie zmienić, tak, na modłę Zachodu, ale być cały czas, czy pozycjonować się w pozycji, byśmy powiedzieli, życzliwej konkurencji i asertywnego partnera, a nie wroga, tak? Bo im lepsze tak naprawdę relacje Europy z Chinami, to tutaj, jak powiedziałeś wcześniej, Arturze,
tym gorsza pozycja Rosji, tak, która się stała takim w tej chwili, czy staje się powolutku takim junior partnerem Chin, takim no, państwem, który w coraz większym stopniu będzie, tak na to wszystko wskazuje, no może nastąpi jakiś gigantyczny przełom, bo tak wojna na Ukrainie od pewnego momentu, powiedzmy jakieś 10 lat temu, wydawała się no, prawie niemożliwa, czy wojna w Europie na taką skalę, no dzisiaj ona się dzieje, tak. Jakieś pół roku temu, przepraszam, 2 lata temu już ona była bardziej możliwa, ale nikt nie chciał w to uwierzyć, że Rosjanie pójdą aż o jeden krok, o jeden most przysłowiowy za daleko i stworzą taką sytuację, jaką stworzyli zagrożenia w Europie, tak? I tutaj okazało się, że nagle bardzo potrzebne jest partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi i tutaj niestety Niemcy czy Francuzi nie są w stanie zapewnić, biorąc pod uwagę no, swój potencjał, swoje nakłady na zbrojenia, swoje doktryny polityczne, tak, swoje doktryny militarne, samodzielnej obrony przed potencjalnym zagrożeniem ze strony Rosji, musiały interweniować Stany Zjednoczone i wziąć, krótko mówiąc, odpowiedzialność na własne barki, tą główną odpowiedzialność, tak, jako motor wspierania Ukrainy, tak, motor bezpieczeństwa tego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. My jesteśmy bardzo zainteresowani tym, żeby te Stany Zjednoczone były u nas, ale również Niemcy. Tak. To, że Niemcy czasami, jakby powiedzieć, no mrugają, powiedzmy, to jest jak troszeczkę reklamą piwa bezalkoholowego, tak, z tym przymrużeniem oka, tak, były takie jakieś tam w telewizji reklamy, one były taką pijane, ale Niemcy tak się zachowują, Niemcy, że z jednej strony budują, powiedzmy, przynajmniej semantycznie jakąś potęgę i próbują mówić o europejskiej samodzielnej armii, a z drugiej strony chcą wydawać na zbrojenia jak najmniej tylko to możliwe, bo to się nie opłaca w długiej perspektywie, tak, no bo dzięki Amerykanom mają tą ochronę, ten parasol i jądrowy, i tą siłę uderzeniową odstraszania i dzięki temu mogli się Niemcy z premedytacją, zaniżając wydatki na zbrojenia, zaraz po zakończeniu, czy upadku Związku Radzieckiego, zakończeniu zimnej wojny, upadku Związku Radzieckiego, ze spokojem bogacić i wybierać nowe kierunki rozwoju, które teraz im już pomału zaczynają procentować, mimo tych wielkich strat gospodarczych, bo Niemcy będą jeszcze długo liczyć straty gospodarcze, te, które ponieśli, powiedzmy, podejmują decyzję o, w cudzysłowie, rozwodzie z Federacją Rosyjską, tak, oziębieniu stosunków, tak, ograniczeniu importu, czy zerwaniu w ogóle importu z węglowodorów, wycofaniu szeregu firm, tak, ważnych firm dla gospodarki również niemieckiej, tak, i które miały też znaczenie dla gospodarki Federacji Rosyjskiej. I tutaj byśmy powiedzieli, jest no sprawa otwarta, bardzo ciekawa i konia rzędu przysłowiowemu temu, który znajdzie teraz rozwiązanie, tak, i będzie w stanie przewidzieć, bo z jednej strony jesteśmy w stanie przewidywać układ międzynarodowy bez jakichś większych zakłóceń, powiedzmy za pomocą takiej prostej ekstrapolacji, ale w tej sytuacji, takiej sytuacji zagrożenia i pewnej nieprzewidywalności tej sytuacji, no trudno nam te prognozy czy ekstrapolacje rzeczowe snuć. Oczywiście jest ich cała masa, zalew, powiedzmy w internecie, w środkach masowego przekazu, tak, ale ja bym był ostrożny co do jakichś, powiedzmy, poważniejszych prognoz. Raczej bym się skłaniał za przewidywaniami, ale one, wszystkie te scenariusze są oparte o dużym potencjale ryzyka i no, wiele rzeczy w tej chwili może się wydarzyć, które jeszcze było 5 lat temu, 10, 15, nie do pomyślenia, a się zdarzy z dnia na dzień, tak, bo no niestety cały czas jeszcze to od Federacji Rosyjskiej zależy dynamika rozwoju sytuacji na Ukrainie i jak ta wojna tak naprawdę, na jakich zasadach się skończy i kiedy się skończy, tak, jeszcze cały czas, tak, i czy, powiedzmy, tak mało przewidywalny reżim, jak dzisiaj jest reżim, który utożsamiano się z osobą Władimira P., co on dalej zrobi, jakie podejmie decyzje strategiczne, tego nie wiemy, my możemy się jedynie przygotować w partnerstwach i z naszymi tu europejskimi sojusznikami, i z tym najpoważniejszym, ze Stanami Zjednoczonymi, na różne ewentualności. I dobrze by było, gdyby nam udało się również w tą, że tak powiem, logikę działania wciągnąć Chiny, tak? Które by mogły dzięki temu stać się jednym z pozytywnych mocarstw czy pretendentów do supermocarstwa na arenie międzynarodowej, który by też w sposób, bym powiedział, niekoniecznie do końca korzystny dla Zachodu, ale był mocarstwem, który w sposób jakiś taki zdecydowany by wywarło presję na Federację Rosyjską, która by zmusiła do zakończenia to wojny przez Federację Rosyjską i zawieszenia jakiegoś broni, tak, jakiejś tam sytuacji rozstrzygnięcia, przynajmniej jakiegoś to pokojowego tego niestety tej tragicznej sytuacji. Tak bym to na dzień dzisiejszy widział. Tradycyjnie, jak to w podcaście na Organizmie Żywym, wyszło jak zwykle, czyli trochę nam się od tematu delikatnie odbiegło, ale taka jedna uwaga, bo to też ma tak naprawdę wszystko wpływ na ten nasz
temat, od którego właściwie wyszliśmy i to takie balansowanie Europy, bo nie powiedzieć, że stawanie trochę okrakiem pomiędzy tymi Stanami Zjednoczonymi a Chinami, też może czkawką się nam odbić te uzależnianie się znowu od Chin, bo wchodzimy przecież we wszystkie te technologie, które no umówmy się, to będą nam dostarczać Chińczycy, ale skupmy się na Niemczech, bo jednak bym tutaj chciał pewne kwestie wyjaśnić i ja tu mam taką małą prośbę, może apel, nie chodzi może o pewien manifest, ale jednak abyś mógł też naszym słuchaczom w pewien sposób może wyjaśnić, niektórym może pomóc zrozumieć pewne niuanse we wzajemnych relacjach właśnie Polski i Niemiec. Bo mamy przecież kwestie i atomu, i tego węgla, tak? I tak naprawdę odnawialnych w ogóle źródeł, wiatraków i tak dalej. Wspomnianych przez ciebie też węglowodorów i połowców bursztynów i Nord Streamu i parę innych rzeczy, które i my i Niemcy widzimy trochę inaczej, ale jakbyś mógł wytłumaczyć, bo tak, Niemcy z jednej strony to chcieliby być zieloni, z drugiej strony jednak atom już finalizują tak naprawdę zamknięcie po raz właściwie chyba nie pierwszy, tak? My teraz mamy iść w atom, Niemcom się to może nie podobać. Węglowe kopalnie, które u nas miały być zamykane, no okazuje się, że gdzieś tam w Niemczech też takie znowu funkcjonują. Jak to tak naprawdę wygląda po stronie niemieckiej i jak się to ma właśnie w stosunku do tych wzajemnych relacji? Jakbyś mógł w pewien sposób uporządkować, bo wiadomo, że niektóre media po wszelkich stronach, bo wcale nie ma ich dwóch, zawsze będą trochę ten obraz, delikatnie mówiąc, zniekształcać. Chciałbym, żebyś jednak fachowo, abyś jednak fachowo to tak skomentował, żebyś mógł wytłumaczyć tak naprawdę wszystkim, o co w tym wszystkim chodzi, jak to się dzieje po wschodniej stronie granicy, a jak po zachodniej. To nas dużo łączy, ale też niestety, jeśli chodzi o energetykę, dość dużo dzieli, tak? I teraz poszukać wspólnej formuły będzie nam dość trudno, bo tu, jak przysłowie mówi, czy tekst piosenki, do fanga trzeba dwojga. Niemcy, widząc, jakby powiedzieć, szansę rozwojową, bardzo mocno inwestowały w taką koncepcję, ja to nazywałem swego czasu, bym powiedział, quasi algorytmem politycznym, nazwali to zwrot energetyczny, czyli Energiewende. I ta Energiewende miała kilka postulatów zasadniczych. Z jednej strony chciano odejść od węglowodorów jako takich, bo niestety Niemcy, tak jak większość państw europejskich, musi je z różnych regionów świata importować i z tymi państwami, od których się importuje te węglowodory, jest przeważnie różnie. Tak? Te państwa no, nie zawsze są demokratyczne, nie zawsze stabilne, tak? Różnego rodzaju konflikty wybuchają, więc to jest pewne ryzyko. Druga sprawa, no, chodziło też o ekologię. Chciano żyć zdrowiej i dłużej. Tak? I ten mit taki romantyczny też tam, że tak powiem, jest zawarty. Do tego oczywiście podszczepiły się różnego rodzaju fronty, ugrupowania, organizacje proekologiczne i nagłaśniały ten temat. Do tego doszły niestety takie awarie, blamaże globalne energii jądrowej, jak osławiona awaria w Czarnobylu w 1986 roku. Następna bardzo też przykra awaria w Fukushimie. Oczywiście w większości to nie kwestia technologii, tylko błędów, czasem, krótko mówiąc, błędów ludzkich, błędów technologicznych, tak, przeoszczędzenia na pewnych zabezpieczeniach i to niestety się ustało i te argumenty zapadły bardzo mocno w świadomość niemieckiego, nie tylko niemieckiego, generalnie społeczeństw zachodnich przeciwko energii jądrowej. Kolejną kwestią to było stworzenie nowych miejsc pracy w Niemczech, bo odchodząc od jednego na przykład węglowodoru wydobywania węgla w Niemczech, no planowało, że te miejsca pracy, bo to było dość dużo miejsc pracy, to było kilka milionów miejsc pracy jeszcze w latach 50., potem gdzieś w 70. około ponad milion, no teraz już stosunkowo mniej, gdzieś powiedzmy 250, może 300 tysięcy, no i generalnie oczywiście nie tylko samo wydobycie, ale cały przemysł i cała, jakby powiedzieć, infrastruktura z tym związana, różne firmy kooperujące. To jest tak jak historia z naszym Śląskiem, tak? Możemy pozamykać kopalnie, no ale się okaże, że nie tylko górnicy stracą pracę, no ale będzie problem z elektrowniami, będzie problem z całym szeregiem osób, które żyło przy i z wydobycia górnictwa, tak, całe regiony, tradycje i tak dalej. I tego Niemcy, to próbują Niemcy, jakby powiedzieć, przezwyciężyć i są na najlepszej drodze. I przede wszystkim no, chcą to zastąpić czym? Jak nie atomem, węgla rezygnujemy, miało być przez jakiś czas, miało być, że tak powiem, importowane paliwo węglowodorowe, czyli gaz ziemny z Federacji Rosyjskiej. No te osłabione dwa nieszczęśliwe czy nieszczęsne projekty Nord Stream 1, Nord Stream 2 zbudowano, no teraz jakby powiedzieć, one zostały zniszczone, podniszczone, tak? Być może one są do odbudowy, ale
Na razie nie widać chęci żadnych ze stron, żeby wrócić tak naprawdę do tematu. I Niemcy miały stać się w Europie, tak, dzięki tym właśnie dwom potężnym gazociągom, takim hubem nie tyle energetycznym, co hubem gazowym, w którym by następowała redystrybucja gazu rosyjskiego i Niemcy na tym chcieli zarabiać i tymi środkami również wspomagać tą transformację energetyczną, tą Energiewende i budować na swoim terytorium odnawialne źródła energii, szczególnie na szelfie kontynentalnym, tak na wybrzeżu niemieckim, bo mają dużo lepsze nawietrzność, jakby powiedzieć, tego wybrzeża w porównaniu do Polski, no a z drugiej strony Niemiec na południu, na Bawarii, przede wszystkim fotowoltaiczne farmy, tak dużo formatowe, oprócz tego to prosumenckie i tak dalej. I no taki był pomysł Niemiec i dzięki temu, ja to nazywałem, że był taki wewnętrzny w latach 90. plan Marshalla, tak, no bo wielka inwestycje, wielkie projekty federalne, jakby powiedzieć, w porozumieniu z biznesem, a niestety Niemcy mają potężne korporacje, potężne firmy, świetny lobbying, tak, dzięki temu ten koło zamachowe gospodarki miało pobudzić inwestycje, dać impuls rozwojowy całym Niemczech w zasadzie, no i firmom kooperujących wokół Niemczech, tak, kooperującym też państwom z Niemcami i być takim nowym stymulatorem rozwoju w Europie. I co najważniejsze, szanowni państwo, ten program Energiewende to była taka różne koncepcje kierunków rozwoju w energetyki i określone na końcu tych koncepcji cele, takie jakby będzie się cała ta Energiewende to takich z modułów się składa, tak, który można jeden przyspieszyć, drugi trochę zwolnić, ale generalnie postęp idzie w określonym kierunku. I to Energiewende było takim właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, takim quasi algorytmem politycznym, który miał być wygodny Niemcom ze strony społecznej, ekonomicznej, energetycznej, politycznej i miał levelować Niemcy, bo tak powiedziałem wcześniej, Niemcy były taką małą republiką do tego momentu, bońską, aż się nie zjednoczyły i zaczęły już mówić innym tonem, tak, że jednak potrzeba nowych Niemiec, wiele, no może nie tyle wielkich Niemiec, bo to źle kojarzy, ale Niemiec, które by miały swoją pozycję w Europie, uzyskaną metodą pokojową. I tutaj Energiewende, paradoksalnie, czy ich zwrot energetyczny mógł odegrać swoją rolę, tak, bo Energiewende jest często w Niemczech wykorzystana nie tylko do polityki wewnętrznej, ale do budowy relacji bilateralnych, szczególnie z państwami ościennymi, do pewnego rodzaju budowy polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej. Tak? Ja to kiedyś nazwałem, że to jest pewna podszewka, a płaszcz zewnętrzny to jest ta polityka, ten lewer europejski i do levelowania Niemiec, coraz silniejszych Niemiec pod względem gospodarczym na arenie międzynarodowym, tak? No bo, szanowni państwo, od kilkunastu lat te kwestie klimatyczne stały się przedmiotem polityki międzynarodowej, biorąc pod uwagę system Narodów Zjednoczonych, te różnego rodzaju konferencje klimatyczne, które są coraz bardziej dyskutowane, coraz więcej się na nich dzieje, coraz więcej, jakby powiedzieć, idei przesiąka też do innych organizacji, tak na przykład jak do G7, tak, czy do ASEAN-u, do organizacji, powiedzmy sobie, gdzieś tam lokalnych, nawet afrykańskich, bliskowschodnich, południowoamerykańskich, więc te wszystkie nurty przesiąkają tę całą ideę proekologizmu, tak, budowy odnawialnych źródeł energii. I tutaj Niemcy, jakby powiedzieć, zobaczyły, czy stworzyły sobie takiego swoistego rodzaju samograja politycznego, który na różnych przestrzeniach, dzięki zmianie energii, z tej energii brudnej, niechcianej, trującej, na energię zieloną, ekologiczną, pozytywną, są w stanie wnieść nową jakość w przestrzeń międzynarodową i zbudować swoją nową pozycję, uciekając niestety od tych przykrych wydarzeń XX wieku, które na długi czas rzutowały na politykę niemiecką wewnętrzną i zewnętrzną. Tak? Ten rozrachunek niestety z II wojną światową do dzisiaj, no, czasami bardziej, czasami mniej, no, jest zauważany w polityce niemieckiej, jest jakimś tam argumentem, tak? Ale dzięki, powiedzmy, tej nowej jakości w polityce, tej nowej Energiewende, Niemcy są w stanie odegrać odpowiednią rolę na levelu międzynarodowym, na tym europejskim, tak, czy paneuropejskim i bilateralnych relacjach. I teraz, szanowni państwo, z tej punktu widzenia, no, Polska startowała w roku 89 z zupełnie innego poziomu niż jednoczone się Niemcy. Niemcy się jednoczyły, ale to wyglądało na tym, że można, zjednoczenie to będzie trochę zło słowa. Ja bym powiedział, że Niemcy zachodnie w całości wchłonęły tą Republikę Demokratyczną Niemiec, te Niemcy wschodnie i narzuciły absolutnie wszystko, wręcz od układów militarnych, od politycznych, od społecznych reguł gry, tak,
i przede wszystkim przejęły, zagarnęły całkowicie sposoby gospodarowania i przemysł niemiecki, powiedzmy, dostał pewną rezerwuar wewnętrzny wzrostu, tak, wschodnich Niemiec i na nowo jakby miał szansę zbudować tą drugą połowę Niemiec, tą mniejszą połowę Niemiec. No, Polska wystartowała z innego poziomu, tak, tam nikt nas nie sponsorował. Myśmy, że tak powiem, mieli wielki problem zadłużenia jeszcze postgierkowskiego, postkomunistycznego, z którym się częściowo uporaliśmy dzięki dość dobrej polityce zagranicznej, tak, budowie przez dojrzałych ludzi pewnego rodzaju umów, pewnego rodzaju standardów, tak, restrukturyzacji tego zadłużenia, otwarcia się na Zachód, wejścia w struktury gospodarcze Zachodu, pretendowania do rodzącej się wtedy Unii Europejskiej i tą drogę, żeśmy wybrali do NATO, drogę do tworzącej się wówczas Unii Europejskiej, ale niestety nasz start był z innego poziomu. I Niemcy, budując czy mówiąc o energii Wende, już nawet w latach 80., tak, pewne artykuły, książki się ukazywały, już w latach 90. XX wieku, a już całkowicie, że to powiem, wdrożyły te zmiany w roku 2000, po roku 2010, były o niestety kilka dekad do przodu, technologicznie bardziej zaawansowane, kapitałowo bardziej dokapitalizowane i przede wszystkim przekonane było społeczeństwo niemieckie, że odejście od atomu jest słuszne, rezygnacja z węgla jest słuszna, pytanie oczywiście o koszty, ale były one akceptowalne i dawały Niemcom szansę poczucia kolejny raz takiej, powiedzmy, dumy narodowej, czy pewnego spełnienia, że Niemcy mają misję, tym razem pozytywną, którą mogą realizować w Europie i na świecie, tak? Być przykładem dla innych. No, Polska, wychodząc z tej sytuacji katastrofy ekonomicznej PRL-u, tak? No bo, szanowni państwo, ponad 90% PKB był dług, jakby powiedzieć, w stosunku, znaczy dług zewnętrzny w stosunku do PKB wielkowartości, tak? Więc byliśmy na skraju katastrofy gospodarczej, do tego, czy byliśmy w katastrofie gospodarczej, trzeba to powiedzieć, do tego pourywały nam się różnego rynki zbytu wschodnie, na zachód nasze artykuły nie były konkurencyjne, nie były sprzedawane, więc mieliśmy olbrzymi problem, ten straszliwe lata 90., ten proces pauperyzacji społecznej, tak, dopiero żeśmy zaczęli potem w roku 2000 wychodzić na ten poziom końcówki lat 80. i coraz już było lepiej, chociaż uważam, tak, Polskę, biorąc pod uwagę wzrost PKB, chociaż ten nominalny, tak, pomiędzy rokiem 90. a rokiem 2022, jako jedno państwo, jako państwo jesteśmy naprawdę państwem, może cudu gospodarczego, to zabrzmi troszeczkę trywialnie, ale na pewno sukcesu gospodarczego, bo nasze PKB przez te 30 lat, nie zdajemy sobie na dzisiaj, na co dzień tego sprawy, ale wzrosło ponad 10-krotnie, tak? To jest olbrzymi skok, tak? Jak na standardy przynajmniej europejskie, bo oczywiście te azjatyckie tygrysy, Chiny troszeczkę w innej dynamice i w innym uwarunkowaniu się rozwijały, tak? Ale my żeśmy zrobili naprawdę niezły skok, ale się okazało, że polska energetyka oparta na węglu, bo jesteśmy tak zwaną kulturą węglową, miała inny poziom startu, mieliśmy mniej nakładów, mniej byliśmy zainteresowani inwestycjami czy zmianą, a do tego, szanowni państwo, też warto podkreślić, że polski sektor energetyczny, niestety jest mocno, należy do państwa, tak bym powiedział, tak? Jest bardzo zobligowany, jakby powiedzieć, decyzjami polityków bieżącymi, tak? Różnymi tam frakcjami, które rządzą naszym parlamentem, które później, jakby powiedzieć, też zarządzają naszą energetyką i to też utrudniało pewną szybką drogę reform, tak, jeśli chodzi o energetykę. Niemcy, jakby powiedzieć, mają trochę inną strukturę zarządzania, bo to Niemcy, oczywiście to federalne władze koordynują tą politykę, ale generalnie własność energetyczna niemiecka jest prywatna i to musi się zawsze dogadać partner prywatny, korpo, tak, różnego rodzaju korporacje, z rządzącymi, ze społeczeństwem i ten dialog jakiś jest wypracowany na zasadzie konsensusu, wspólnie jest zaakceptowany i później rozwijany. Czasami oczywiście też są różnego rodzaju wyboje, ale one nie są aż tak gwałtowne. No w Polsce ze względu na tą, może nie tyle kulturę polityczną inną, bo my jesteśmy już też coraz bardziej dojrzałą demokracją, tylko to jest sposób własności, koordynowania, działania sektora energetycznego. Mieliśmy duże opóźnienia, tak? No i byliśmy państwem biednym, które musiało konkurować z innymi państwami za pomocą tańszej siły roboczej, tańszej energii, a tą relatywnią taniość dawało nam energia z węgla brunatnego czy kamiennego i ta struktura wytwórcza, która była konserwowana i która dzisiaj dopiero, jakby powiedzieć, tak naprawdę jest gwałtownie zmieniana pod presją tego, co się dzieje w Europie. Tak? I tutaj, szanowni państwo, widzimy, że zwiększony potężny program polityczny, społeczno-ekonomiczny Niemiec, jak mi to było, Energiewende, z drugiej strony te nasze, jakby powiedzieć, pewnego rodzaju opory w zmianie myślenia o energetyce, niedokapitalizowanie, nieposiadanie pewnych technologii,
inne problemy również ważne społeczne, które były priorytetami, tak? No bo szanowni państwo, to nasz rozwój też przez różne wydmy, różne kryzysy się tak powiem toczył, więc to też nie była tak i wyłącznie różowa, że tak powiem, opowieść o szczęśliwości, budowaniu raju w Polsce, więc te dwa jakby podejścia do energetyki stworzyły tą sytuację, że dzisiaj Niemcy są bardzo zaawansowane na drodze do odnawialnych źródeł energii, stawiają na źródła energii i mają ambicje nie tylko stać się jakby promotorem tych źródeł, tak jak na przykład wodoru, tak jak tym paliwem zastępczym dla ropy ma być docelowo wodór, ale jakby powiedzieć, mają ambicje stać się główną, byśmy powiedzieli, fabryką energii dla tej części Europy. I teraz, szanowni państwo, wchodząc, jakby powiedzieć, już przechodząc do kwestii atomu, tak? Niemcy zrezygnowali z atomu pod presją społeczną, racjonalnej lub irracjonalnej. Ja bym na miejscu Niemiec, znaczy ja bym jednak ten atom zostawił na wszelki wypadek jako podstawę systemową, tak? Szybciej bym zrezygnował z węgla brunatnego niż z energii jądrowej, bo jeszcze, szanowni państwo, 15 lat temu energia jądrowa w Niemczech sięgała ponad 30% ich miksu energetycznego, czyli bardzo dużo, tak? Miejmy nadzieję, że Polska będzie w stanie zrealizować swoje plany i kiedyś w jakimś tam odległej przeszłości też tej energii będziemy mieć no 20-25%. To było takie moje ciche marzenie, bo generalnie nie jestem wrogiem energii jądrowej, ale wiem, że są ku temu też różne rodzaje przeszkody i będą problemy, szczególnie finansowe, technologiczne. No różne rzeczy po drodze mogą się zdarzać, ale trzymam kciuki za polskie władze te następne, że które będą budowały właśnie tam energetykę jądrową. I tutaj, szanowni państwo, widzimy, że Niemcy jednak postawiły na OZE, likwidują, bo ostateczną decyzję o likwidacji, wygaszaniu energetyki jądrowej podjęto właśnie 15 kwietnia. Niemcy z determinacją, chociaż z rocznym opóźnieniem, bo tą energię jądrową powinni już wyłączyć według planów 2019 roku, umowy koalicyjne, bo dzisiaj rządzą w Niemczech partia SPD, rządzi FDP, czyli Wolni Demokraci, jak się nazywają, czy jak ich nazywają, i partia Zielonych, które jak sami liderzy partii Zielonych określali, że antyatomowość, że tak powiem, to jest część ich DNA, tak? I byli bardzo nastawieni, żeby te elektrownie jak najszybciej, no raczej z powodów ideologicznych, a nie pragmatycznych, wyciszyć. Ale w tym wszystkim też jest pragmatyka, tak? Bo szanowni państwo, jeżeli my będziemy rozbudować swoją energetykę, zmieniać ją, niestety w wolniejszym tempie, bo nas stać na mniej niż Niemcy, nie mamy takiego potencjału i tego przygotowania wieloletniego do tej zmiany energetycznej, to niestety może się okazać tak, że za jakiś czas, a to już będzie bardzo niedługo, bo to po roku, koło roku 2030, Niemcy będą mieć straszliwe nadwyżki zielonej energii, bo robią wszystko, żeby w miksie energetycznym co najmniej 85% energii było z energii odnawialnej, tak? I Olaf Scholz, kanclerz Niemiec, jakiś rok temu bodajże zapowiadał, że zrobi też wszystko, żeby tą, jakby powiedzieć, możliwość nadformatowania mocy wytwórczych w Niemczech uzyskać co na poziomie około 2-2,5 raza. Tak? I w tej sytuacji Niemcy będą mieć dla siebie tą energię zapewnioną zieloną, nie będą musieli w perspektywie korzystać z innych pomocy, innych państw i tak dalej, ale w momentach nadprodukcji tej energii, bo jak wiemy, to no, produkcję z wiatraków energii, czy powiedzmy z fotowoltaiki, jakiejkolwiek innej, być może oprócz wodnej energii odnawialnej, no może jeszcze biomasę można dość łatwo magazynować i przechowywać jako substytut energii, tak? Ale generalnie wiatraki i fotowoltaika są bardzo trudne do okiełznania. Nie mamy wielkich, potężnych, efektywnych energetycznych na dzień dzisiejszy, nie wiadomo kiedy one powstają, różnego rodzaju magazynów energii, bo to jest ten minus, tak? Tych wiatraków i tej fotowoltaiki. I Niemcy te swoje nadwyżki, które nie będą mogli zmagazynować, będą musieli wypchnąć na inne państwa. A my leżymy zaraz za granicą. Biorąc pod uwagę to, co było ustalone jeszcze w roku 2016, w grudniu, że państwa europejskie mają doprowadzić do tego, aby między nimi była wymiana za pomocą interkorektorów systemowych co najmniej do poziomu 25% używanej energii w danym państwie, tak, czyli bardzo dużo. I w tym momencie te Niemcy będą zalewać ościenne państwa swoją zieloną energią, która ze względu na to, że nie tyle, że będzie niemiecka, ale będzie zielona, będzie miała, biorąc pod uwagę ten kierunek rozwoju rynku energetycznego, bo w marcu tego roku kolejna reforma jest wdrażana, szykowana, omawiana rynku energii w Europie, tak, która ma pewnego rodzaju braki przed kryzysami, jakby powiedzieć, nas uchronić i różnego rodzaju niespodziankami, które jeszcze mogą wystąpić do w najbliższych dekadach, tak, ale mają jakby uchronić te zmiany konsumentów, mają dalej levelować tą energię zieloną jako tą najważniejszą, różne, no ciekawe, bardzo ciekawe, duże tam zmiany. W każdym razie
te zmiany idą w tą stronę, żeby ta jednak zielona energia w Europie była tą energią, którą wszyscy będą pożądać. Tak? I teraz będzie taka sytuacja, że ta Polska może stać się w najbliższej przyszłości obiektem zalewania przez Niemcy zieloną swoją dużo tańszą energią i w tym momencie nasze elektrownie jądrowe wybudowane po roku 2030, nie prędzej, no będą dość drogie, trudnej sytuacji, aby utrzymać się rynkowo. I to jest też pewnego rodzaju dla nas zagrożenie. No oczywiście już nie mówiąc o naszej energetyce opartej nadal na węglu brunatnym i kamiennym, która niestety pod presją polityki europejskiej, która też jest zbudowana przez Niemcy, nie oszukujmy się, tak? Tu Niemcy też mają swoją kluczową rolę, będzie robiła wszystko, aby wygasić jak najszybciej tą energetykę węglową i tutaj musimy się jakby zmagać z tymi rosnącymi opłatami w systemie ETS, tak, opłatami emisyjnymi, które będą prowadziły do, jakby powiedzieć, doprowadzenia polskiej energii opartej o węglu do, krótko mówiąc, trwałej nierentowności. I prędzej czy później my z tej energii będziemy musieli zrezygnować, w jakim tempie, no lepiej jak to byśmy robili wcześniej na swoich zasadach, a dzisiaj już tego czasu nam brakuje. I to są wielkie zagrożenie, powstaje w tej chwili, że polski system energetyczny stanie się w wyniku nieustannych zalewów, tak, kontrolowanych przez prąd z Niemiec, czy nadwyżkę tego prądu z Niemiec zielonego, będzie nasz system destabilizowany, ta nasza produkcja i te przewidywania tego systemu, a my siłą rzeczy, pewną inercją położenia staniemy się też pewnym takim buforem, pewnego rodzaju podstawą systemową dla Niemiec, tak? Bo i tak będziemy musieli zachować takie systemowe, jakby powiedzieć, rezerwowe moce, czy to będą w atomie, czy to będą, powiedzmy sobie, w węglu, które w razie sytuacji, gdzie Niemcy nie będą nam tych nadwyżek swoich energetycznych odsprzedawać, i to bardzo konkurencyjnej cenie, bo tak to będzie, jak będą mieć duże nadwyżki, to te ceny będą, żeby tylko wypchnąć ich systemu, bardzo konkurencyjne. I w tym momencie, kiedy tego nadprogramowego tej prądu z Niemiec nie będzie, w tym momencie ten nasz bufor, ta nasza podstawa systemowa będzie musiała w czasie rzeczywistym, jakby powiedzieć, milisekund reagować tak, żeby ta nasza sieć była zrównoważona, żeby polskie firmy mogły i społeczeństwo normalnie funkcjonować. I to jest, szanowni państwo, dla nas dość poważne zagrożenie, wbrew pozorom, bo tak jak było łatwo, paradoksalnie łatwo odciąć się od węglowodorów, chociaż kosztownie, od węglowodorów z Federacji Rosyjskiej i zmienić, powiedzmy sobie, państwa dostawców, to w tym momencie jest sytuacja o wiele trudniejsza, tak? Bo tutaj za Niemcami stoi nie tylko ich przemyślana długofalowa polityka, ale polityka klimatyczna, energetyczna Unii Europejskiej, którą oczywiście współtworzą Niemcy jako jedno z decydujących mocarstw, stare państwa przystosowane już coraz bardziej do tej zmiany energetycznej, tego zielonego ładu, tak, państwa dawnej piętnastki, plus oraz oczywiście Francja, która ma swoją energetykę opartą o energię jądrową i wspomaganą w tej chwili ten bilans oczywiście będzie się zmieniał, tak, pan prezydent Macron ma takie, a nie inne pomysły, budowa nowych reaktorów, jakieś racjonalne, powiedzmy, propozycje między OZE, ale i jakby powiedzieć energię jądrową, ale tak czy inaczej i Niemcy, i Dania, Belgia, Holandia, Szwecja czy Francja, Hiszpania, tak, Austria będą opierały swoją energetykę odnawialne czy zieloną energię, a my będziemy musieli nadganiać ten stracony czas i to jest dla nas bardzo poważne wyzwanie, bo to niestety, szanowni państwo, stworzy pewnego rodzaju sytuację dużych kosztów dla polskiego społeczeństwa i to jest duże i dla polskiego przemysłu, tak, bo do tej pory Polacy przez, tak jak powiedziałem, na początku 90. konkurowali dostępem do taniej energii w Polsce, do relatywnie dobrej infrastruktury, bliskiego położenia z Niemcami, ale oprócz tego też dobrze wykształconej, relatywnie taniej, zaprzeczam, że tak powiem, siły roboczej. I tu nam, jakby powiedzieć, te dwa argumenty świadczące o atrakcyjności polskiej gospodarki troszeczkę nam uciekają, bo z jednej strony Polacy chcą zarabiać coraz więcej, coraz bardziej levelować się na poziomie zarobków zachodnich i do tego dążymy, bo wszyscy chcemy żyć lepiej, ale z drugiej strony, szanowni państwo, mamy ten problem energetyczny, także nasza energia sprowadzona z Niemiec nie będzie aż tak tania, jak ta energia produkowana w Niemczech czy we Francji i w tym momencie możemy być, jakby powiedzieć, no ten status super atrakcyjnego państwa w Europie Środkowej możemy stracić. I dlatego tam te plany energetyczne Niemiec, one oczywiście wiążą się z pewnymi szansami również do Polski, no bo będziemy szukać na pewno jakichś pól kompromisu, będziemy szukać jakichś pól współpracy. Ale szanowni państwo, biorąc pod uwagę to, co się dzieje pomiędzy Francją a Niemcami, czyli te instytuty zielone różnego rodzaju zbliżenia rządowe,
traktaty elizejskie i tak dalej, to wszystko. No niestety poziom współpracy z francusko-niemiecki jest dużo bliższy, a i tak dzieją się różnego rodzaju zawirowania w tej polityce, a my byśmy musieli stworzyć również taką alternatywę z Niemcami na moduł tego, co wcześniej budowała Zjednoczona Europa od lat 50., tylko w wersji turbo. Tak? I tutaj mamy no niestety no różne ugrupowania w Polsce przychodzą do władzy. Jedne widzą bardziej partnera, czy jako w Niemczech, jako szansę naszą rozwojową, drugie widzą bardziej jako rywala, czy powiedzmy no, jakieś mniej przyjazne państwo, ale leżymy tam, gdzie leżymy i w naszym interesie również energetyki jest to, żebyśmy szukali tych wspólnych porozumień, żeby się stali częścią energetyczną Unii Europejskiej, czy częścią tutaj naszego basenu, to byśmy powiedzieli, energetycznego tego rynku środkowej Europy i budowali te kompromisy, tak, i budowali wspólnego rodzaju projekty i no, to będzie nam dużo lepiej dla nas się tym skończy niż ciągłe, że tak powiem, oporowanie, bo no, nie mamy takich zasobów, żeby budować poważne alternatywy wobec roli Niemiec w Europie i szczególnie w Europie Środkowej. Tak? My musimy z nimi, musimy, czy nam się podobać, czy nie, szukać jakiegoś porozumienia w różnych płaszczyznach, a mamy do tego naprawdę dość dobre możliwości, bo nasze, jakby powiedzieć, zagęszczenie współpracy instytucjonalizacyjnej na różnych szczeblach jest dość duże. Od tych szczebli rządowych, samorządowych, międzyludzkich, biznesowych. Mamy różne izby, tak, różnego formy współpracy, fora i tak dalej. To jest cały czas raczej pielęgnowane niż zwalczane, więc są pewnego rodzaju szanse. Ale mówię, jesteśmy przed wielkimi wyzwaniami, tą szansą, jakby powiedzieć, ale też przed szansą strategiczną. Teraz zależy od mądrości polskiego społeczeństwa, od przewidywalności, jakby powiedzieć, okoliczności, z których przyjdzie nam się rozwijać. Ja trzymam kciuki za Polkę, za Polskę i Polaków, żeby nam się udało zostać, że tak powiem, równoprawnym, poważnym partnerem dla najpoważniejszych europejskich gospodarek, europejskich społeczeństw i w końcu być postrzeganym, jak Czesi to mają, tak, tą luksus, zawsze jako część Zachodu, tak, a nie państwo takie trochę z boku, trochę dziwne, trochę wschodu, trochę zachodu, tak? Ale mówię, już po tylu latach bycia w Unii Europejskiej, mam nadzieję, że Unia Europejska również przetrwa, tak? Bo to niczego w życiu nie może być pewne, ale mam nadzieję, że tak będzie. I dzięki temu ta współpraca będzie się nam świetnie rozwijała i te problemy, które nas spotykają, czy będą spotykać w energetyce, łatwiej będzie nam, że tak powiem, przełamywać przy pomocy również naszych niemieckich partnerów, niż bez nich, tak? Niż cały czas w oporze dla nich. Oczywiście no, obecny rząd ma pewnego rodzaju również też dylematy, tak? No, zmienia tą politykę energetyczną Polski do 2040 roku. No, teraz pojawi się tam kolejny filar jako, powiedzmy sobie, tworzenie pewnej suwerenności energetycznej, tak? Odporności energetycznej, to jest też bardzo ważne, bo pojawiła się nowa okoliczność, ta sytuacja związana no, z niestabilnymi rynkami węglowodorowymi, z wojną na Ukrainie, tak? Więc nasz rząd bardzo poważnie podchodzi do tego zagadnienia. Mam nadzieję, że to wszystko nam się uda wcielić, że będzie. Ale najważniejsze jest to, że to nie jest kwestia jednego rządu czy jednej kadencji. Szanowni Państwo, biorąc pod uwagę zmianę metodologiczną w energetyce, jeśli chodzi o zmianę transformacji z jednego położenia, z jednego wiodącego paliwa do drugiego, to jest mniej więcej 40 lat. I my musimy zbudować przede wszystkim konsensus, tak jak to się udało w Niemczech, pomiędzy biznesem prywatnym, tym biznesem też, no, Skarb Państwa też jest wielkim udziałowcą, szczególnie w rynku energii tym państwowym, elitami politycznymi, a społeczeństwem, tak? I jeżeli uda nam się ten kompromis, a wierzę, że w końcu nam się uda go stworzyć, nie jest on łatwy, ale uda nam się stworzyć, wtedy będziemy mogli dynamicznie być odpowiedzialnym partnerem, którego rządy, to oczywiście będą się zmieniały, tak, różne rodzaju ugrupowania będą przychodzić, będą powstawać, bo to już przez 30 ostatnich lat, krótko mówiąc, nowej Polski, to widzieliśmy, że pewne siły polityczne mijały, nowe przechodziły, ale generalnie ten konsensus uchroni nas przed błędami, a spowoduje to, że będziemy odpowiedzialnym partnerem również dla innych mocarstw europejskich. Tak? I tutaj rola Stanów Zjednoczonych jest bardzo otwarta. Jestem ciekawy, co nam Stany Zjednoczone zaproponują, na ile ta nasza współpraca z sektorem jądrowym nam się uda. No i oczywiście też drugim partnerem w budowie OZE, tak? I zmianach pozytywnych na polskim rynku energii też mogą odegrać nie Niemcy, tylko to kwestia jest dobrego wyjścia. Tak? Tylko pytanie, czy to nie będzie okupione tym, że jednak ta struktura własności w polskiej energetyce prędzej czy później będzie musiało się zmienić i ta decydująca rola państwa, jako tych państwowych podmiotów, będzie musiała ulec zmianie, tak? Więc to pytanie, czy tą stronę nie byłoby lepsze, żeby ta ewolucja tego naszego rynku energii postępowała? No zobaczymy, czy tak będzie, tak? Czy starczy odwagi całej klasie politycznej, aby w końcu, w
końcu ten proces rozpocząć i wtedy być może będzie mniej namiętności, a więcej pragmatyzmu i biznesu w sektorach energetycznych, znaczy w polskim sektorze energetycznym, tak jak to ma miejsce RFN, tak, która jest dla nas partnerem, ale jest też konkurentem. Tak przed finałowym jeszcze pytaniem, to takie prepytanie, według ciebie to te nasze relacje polsko-niemieckie w najbliższym czasie, możesz sam określić, a nie musisz, to one będą poprawne, prawidłowe i będzie właśnie forma współpracy, czy niestety ze względu również na te interesy dotyczące energetyki, również bezpieczeństwa energetycznego, to niestety raczej stawiasz na, no nazwijmy to, zgrzyty? Znaczy powiem tak, szanowni państwo, trudno dobrać racjonalny przemiotnik, który by sugerował pewnego rodzaju rozszerzenie na emocje ludzkie, tak? Czy przyjaźń, czy rywalizacja, czy jakaś niechęć wzajemna. Wszystkiego będzie po trochu, bo tu są dość twarde interesy, tak? Zawsze podszyte ekonomią, tak naprawdę ekonomią. I pytanie, na ile Niemcy, na ile Polacy będą społeczeństwa popierały różnego rodzaju zgrzyty, tak? Na ile ta niemiecka i polska demokracja będzie pozwalała elitom, czy wymuszała na elitach obu państw, jakby powiedzieć, zwracanie uwagi na to, co nas dzieli, czy bardziej będzie wymuszała na zwrócenie uwagi jednak, że coś nas łączy, tak? Bo łączy też nas dużo wspólnych interesów w tym regionie Europy. I teraz jest pytanie, te zgrzyty zawsze będą się zdarzać, tak? No mamy choćby ten temat reparacji, tak? Temat bardzo poważny, temat bardzo trudny do realizacji, przeforsowania w takim, a nie uwarunkowaniach, że tak powiem, przełączenia naszej mocy na Niemcy, na Unię Europejską, na politykę światową, na naszego największego w tej chwili partnera od bezpieczeństwa, czyli Stany Zjednoczone. No i to jest, no, jest pewnego rodzaju zadra, może nawet nie zadra z polskiej strony, bo no, jak to mówiąc, za długi, za różnego rodzaju tego typu zbrodnie, no trzeba kiedyś zapłacić, tak? No ale współczesne Niemcy, współczesna młodzież niemiecka, współczesne pokolenie 50-60-latków, urodzone już po wojnie, no nie ma za bardzo ochoty przekonania, również scena polityczna, żeby tutaj jakby powiedzieć, szukać porozumienia z Polską. Można było, no, moim zdaniem, przez różne drobne, większe lub mniejsze gesty próbować szukać tego porozumienia, tak? Mamy na przykład temat odbudowy Pałacu Saskiego. Wyobraźmy sobie, że przychodzi jakiś, któryś z kanclerzy niemieckich powie tak, no oczywiście, no temat reparacji nie jest już, powiedzmy, nie jesteśmy w stanie, czy możemy, nie chcemy spłacać reparacji w takiej formie, jak tutaj nam proponuje rząd polski, no ale jako dobry gest odbudujemy to czy tamto, tak? No i to już by zupełnie inne, jakby prowadziło relacje, pewnego rodzaju ocieplenie, to byłoby wyjściem do przodu, no, rozbrojeniem tej miny, jakim są reparacje, no ale jakoś Niemcy nie poczuwają się do tego, zabrakło, czy brakuje im wrażliwości. Może to się będzie z czasem zmieniać. Na razie jest to sytuacja dość trudna. No i to jest jeden z problemów. Tak? Drugi problem to jest to, o czym mówiłem przez ostatnie kilkanaście minut. No to jest kwestia energetyki. Tutaj będziemy mieć pola rywalizacji, pola współpracy, ale bardziej rywalizacji. Tak? No specyfika nawet naszych sektorów jest różna. Ta własność prywatna w Niemczech, własność państwowa w Polsce. Więc tutaj no, będą straszliwe wokół tego tarcia, tak? Dostosowanie naszej energetyki do tych trendów zmian, które, jak powiedzieć, do których zachęca, do których w jakiś sposób, no może nie zmusza, to jest złe słowo, bo my sami żeśmy chcieli wejść do Unii Europejskiej, sami podpisywaliśmy te dokumenty, no i do których się te zmian zobligowaliśmy, no ale pojawiły się różnego rodzaju inne okoliczności, które nam te zmiany energetyczne utrudniają i niestety wzmacniają czy levelują nam koszty. I to jest dla nas bardzo niebezpieczne, dla naszej gospodarki, dla naszego społeczeństwa, bo ten kryzys energetyczny, on trwa, on się już zaczął przed wojną na Ukrainie, no a teraz go odczuwamy, jest przed nami kolejna trudna zima, zobaczymy się, czym skończy, z jakimi cenami, na ile również Urząd Energetyki w Polsce będzie dalej wpływał na zaniżanie dla polskich konsumentów tych indywidualnych cen energii elektrycznej, to z tym też będziemy musieli skończyć, to się skończy co najmniej, znaczy po roku 2004 podejrzewam, że w dużym prawdopodobieństwie jestem w stanie to stwierdzić. Tak mówią przynajmniej przepisy i postulaty Unii Europejskiej, żeby już nie regulować w ten sposób, tak? Zobaczymy, co w zamian zaoferuje nam Unia Europejska, zobaczymy, w jaką stronę potoczy się ta dyskusja nad wspólnym rynkiem energetycznym, więc tutaj są tematy otwarte, ale bardzo trudne, tak? I to jest kolejny, mówię, temat, to jest energetyka. No, paradoksalnie, jeśli chodzi o współpracę gospodarczą na różnych szczeblach pomiędzy różnymi podmiotami, to akurat nam wychodzi świetnie, bo szanowni państwo, tak czy inaczej, no Niemcy są naszym największym partnerem handlowym, ponad 30% wymiany. My dla Niemiec jesteśmy coraz bardziej znaczącym partnerem, bo w tym roku żeśmy skoczyli na czwarte miejsce, wyprzedziliśmy Francję. To jest szok chyba największy dla Francji, tak?
No, korzystamy troszeczkę z tego, powiedzmy sobie, sytuacji inflacyjnej, tak? I to też leweluje nasz powiedzmy, wzrost eksportu i tak dalej, bo jesteśmy atrakcyjnym państwem dla państw, które chcą z nas importować, bo euro stoi wysoko w stosunku do złotówki i się opłaca po prostu w Polsce zamawiać. I to jakby wzmaga, też dodatkowo daje takiego turbodawania naszemu obrotowi handlowemu, naszemu eksportowi. No zobacz, ale miejmy nadzieję, że w końcu puści ta inflacja i się wynormalizuje gdzieś tam do normalnych, pożądanych, że tak powiem, wielkości wróci. Więc gospodarka nam się układa dobrze. Współpraca tak naprawdę między państwami, współpraca regionalna w ramach różnego rodzaju projektów Interreg, powiedzmy związanych z Unią Europejską, też się układa dobrze. Jakoś małżeństwa nadal polsko-niemieckie trwają czy się rozwijają. Ta współpraca międzyludzka też jest świetna. Więc szanowni państwo, są wydmy, są różnego rodzaju mielizmy, ale z drugiej strony te są pozytywne. W tych trudnych czasach, globalnie trudnych czasach, którymi się zmagamy, globalnych wyzwaniach czy zagrożeniach, no więcej mamy, ja bym uważał, ja jestem być może z urodzenia takim optymistą, więc powiedział, że ta jednak szklanka jest do połowy jednak pełna, tak? I może nie mieszajmy w niej bez potrzeby tą łyżeczką, a bo to i tak nie będzie słodsza ta herbata w tej szklance, ale jestem raczej, widzę tutaj pewne szanse rozwojowe, tylko musimy mieć odpowiedzialnych polityków, ale po jednej i drugiej stronie odry, tak? Bo ta odra na razie niestety przez ostatnie lata dość mocno dzieli. Tutaj państwu sprzedam taką ciekawostkę, że biorąc pod uwagę stopień, jakby powiedzieć, ilość mostów na Odrze jeszcze przed rozpoczęciem II wojny światowej, ona była znacznie większa niż teraz, tak? Więc jakbyśmy dogonili ten ilość, budujmy mosty, o tak bym powiedział górnolotnie, budujmy mosty na tej Odrze, a przy okazji ta współpraca pójdzie za tą budową. Pokazujmy, że jednak jesteśmy Europejczykami, mamy dość podobne wartości, chociaż trochę nas dzieli, tak, w różnych niuansach, ale jestem, mówię tutaj, mamy dużą szansę właśnie z Niemcami się dobrze rozwijać, szybko rozwijać gospodarczo, wpuszczać też kapitał amerykański, to też będzie nam grało, powiedzmy, tutaj na nasze bezpieczeństwo, na naszą odpowiedzialność, pewną tutaj tą wschodnią, budowała wschodnią flankę, więc generalnie są zagrożenia, ale są też dość realne szanse, no i więcej nas łączy niż dzieli. Budujmy mosty, jak najbardziej. I pytanie finałowe. Atom w Polsce to pomysł dobry, to pomysł do zrealizowania, pomysł, który, a właściwie w cudzysłowie surowiec, który będzie miał mieć jak najwyższy dla nas procent w całym systemie energetycznym, czy właśnie w stronę gdzieś takiego niemieckiego modelu może powinniśmy pójść, no bo nie możemy zapominać o całym przemyśle górniczym, tak? No bo on jednak u nas ma nie tylko gospodarcze, ale i też pewnego rodzaju kulturowe znaczenie. Tak właśnie podsumowując, żeby twardo w pewien sposób powiedzieć, nie twierdzę, że stanowczo, ale jednak jakbyś wyraził tą opinię, bo no jakby nie patrzeć, atom wzbudza te kontrowersje, ludzie się obawiają, chociaż wiemy, że coraz częściej tak naprawdę nie do końca jest czego, ale jednak jakbyś właśnie w pewnego rodzaju podsumowaniu całej tej naszej rozmowy mógł się do tego wszystkiego odnieść, przedstawić też być może własną wizję czy model, jak to powinno wyglądać, żebyśmy my właśnie też byli zabezpieczeni przed pewnymi niebezpieczeństwami, o których wcześniej tak naprawdę już wspominałeś. Atom jest dla nas szansą, tak? Tylko trzeba do każdej szansy podjąć sposób racjonalny i mądry, roztropny, tak? Żeby przy okazji jednego nie zniszczyć drugiego. I polskie społeczeństwo słusznie popiera atom. Ja nie jestem żadnym lobbystą, szanowni państwo, bo to powiem otwarcie, nigdy nie miałem nic wspólnego z żadną firmą lobbystyczną, tak, szczególnie atomową czy energetyczną. Jestem skromnym jakimś tam pracownikiem naukowym czy tam ekspertem. Ale generalnie analizując rozwój energii atomowej na świecie, ta energia atomowa jest przyszłością i my tej przyszłości musimy się uczyć, bo nie jest ważne, ile my zbudujemy tych reaktorów, tak? Tylko ważne jest pytanie, jakie, na ile my się nauczymy tej technologii, jakie wyciągniemy wnioski, czy będziemy w stanie później własną technologię drewno rozwijać i czy te elektrownie będą wieloskalowe, takie duże, w cudzysłowie wielkie fabryki prądu, czy też małe reaktory, jednych i drugich potrzebujemy, bo jedne i drugie mają inne zastosowanie, inaczej odnajdują się z sieci, inaczej będą tą sieć stymulować, inaczej będą tą sieć, czy tak powiem, przekazywać energię elektryczną do tej sieci, tak? Więc i taki atom, i duży, i mały, tak? Ale tak naprawdę, szanowni państwo, przyszłością w energii atomowej jest to, o czym mówią naukowcy już od wielu, wielu dekad, tak? Bo już to można obserwować od kilku lat, od kilku dekad rozmowę, to jest fuzja jądrowa. I dzisiaj najbardziej zaawansowane fuzje jądrowe są dwa państwa. To nie jest przypadek, że to są Stany Zjednoczone i Chiny. I które z tych państw
szybciej skomercjalizują tą fuzję jądrową, te wygrają wyścig o energię. Bo szanowni Państwo, aby mocarstwo stało się mocarstwem, przede wszystkim musi mieć dostęp do niewyczerpanej, taniej, czy prawie niewyczerpanej, taniej energii konkurencyjnej w stosunku do innych państw. Bo energii dzisiaj bez energii, bez racjonalnie budowanej energetyki na miarę szytej, tak, całego systemu, bo każde państwo jest inne, każde ma inne uwarunkowania, nie ma dynamicznego wzrostu, nie ma konkurencyjności i nie ma przyszłości. I Polska stoi przed tym właśnie wyzwaniem. Na razie trzymam w kciuki, rząd idzie w drugą stronę, budujemy partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi, z Francją trochę mniej, chociaż to też ten gracz może wejść do puli, tak, zobaczymy w jakich uwarunkowaniach. Budujemy partnerstwa z Koreańczykami, czyli państwami wysoko zaawansowanymi technologicznie, mającymi atom od wielu, wielu lat, mającymi różne doświadczenia. Te nasze energetyka będzie bardzo bezpieczna i tu nie ma się czego obawiać. Dzisiaj te powiedzmy 3,5 generacje, jak to mówią energetycy, technologie jądrowe są naprawdę na wysokim poziomie. Nie powtórzy się drugi raz Czarnobyl, bo nie ma takiego fizycznie prawa i możliwości, chociaż na przykład Partia Zielona, idąc do wyborów, to też jest paradoksalnie, bo to było dosyć dziwne, tak? W roku 2020, to był 2021 rok, z tego co pamiętam, tak? Rozpoczęli swoją kampanię wyborczą na bazie pokazywania tego, że jak Polacy otworzą swoje energie jądrowe, czy będą budować, to na pewno postawią dokładnie takie same reaktory jak w Czarnobylu i jeżeli taki reaktor nie stał w okolicach Gdańska, to jak dojdzie do wielkiej awarii, a na pewno dojdzie w Polsce, no to ten opad reaktywny pójdzie w stronę Niemiec, tak, zatruje Berlin i tak dalej, zrobione wokół tego, jak powiedziałem, taki start-up, czy wejście w kampanię w ogóle parlamentarną do Bundestagu, tak. To okazało się jednym wielkim, nie wiem jak to nazwać, nieprawdziwą podaną historią, zupełnie zmyśloną, tak, opartą o badania, pseudoraporty. I szanowni Państwo, no tu jakby powiedzieć, bardzo nieodpowiedzialnie się zachowała Partia Zielonych, ale dzięki temu no, zrobiła całkiem niezły wynik do Bundestagu i jest teraz partią współrządzącą, tak. I tutaj jakby powiedzieć, uszczypliwość moja wobec Niemiec, tak, bo to im będę pamiętał przez długie lata. Z drugiej strony, mówię, mamy bardzo bezpieczne technologie, mamy coraz lepszych specjalistów, szkolimy ich już któryś raz, będziemy się uczyć też na tych reaktorach, tak, te wszystkie szkolenia, kursy, granty, wymiany, to wszystko będzie trwało, same firmy są zainteresowane tym u nas inwestującym, mające budować te reaktory, żeby ten personel był jak najlepszy. Polacy są zdolnym narodem, ja wierzę w Polaków, może za jakiś czas będziemy w stanie też budować jakąś własną alternatywną elektrownię jądrową, czy będzie mały reaktor, czy jakiś większy w kooperacji większej, tak, lub mniejszej, ale mówię docelowo, moim zdaniem energetyka jądrowa jest pożądanym rozwiązaniem, jest tak naprawdę, może być tym pomostem, który w ogóle ludzkość zleweluje do wyższego poziomu rozwoju, jeżeli okiełznamy fuzję jądrową, jeżeli będziemy w stanie z niej mieć uzysk energetyczny, wtedy w zasadzie przez długie tysiące lat nie wyczerpiemy naszych zasobów uranu, a oczywiście też pozyskiwanie, bo nie tylko, szanowni Państwo, my mamy, jak powiedzieć, taką kalkę w głowie, że uran się tylko i wyłącznie metodą, że tak powiem, kopalnianą wydobywa z rudy, ale też są technologie, które coraz bardziej są wdrażane, coraz bardziej rozwijane, pozyskiwania z wody morskiej, a to jest niewyczerpane ze względu na różnego warunkowania ziemi, tak, naturalną radiację płaszcza ziemi, roztwór czy zasób wodny, z którego będzie można wyzyskiwać czy pozyskiwać uran, później go wzbogacać i tak dalej jako paliwo, więc tu są przed nami olbrzymie szanse i jesteśmy na dobrej drodze. Byle starczyło nam determinacji i oczywiście pieniędzy na ten cały plan, bo to jednak jest kosztowa energia na razie, chociaż samo wytworzenie później energii jest konkurencyjne, tak, wobec innych źródeł energii, ale budowa tych elektrowni jest dość, no, znacznie kosztowna, wielkimi kosztami. Wszystko zależy też, jakie podpiszemy specjalne umowy ze Stanami Zjednoczonymi i innymi partnerami, na ile one będą dla nas lukratywne, jak to się wszystko odniesie do naszych możliwości gospodarczych, do możliwości społeczeństwa, tak? Bo to, że prąd będzie droższy, tak czy inaczej, energetyką jądrową podejrzewam, że będzie się jeszcze droższy niż bez energii jądrowej, tak? Tu z tą energią ona już raczej tańsza nie będzie w Europie, a szczególnie w Polsce, bo zbyt wiele rzeczy, zbyt wiele inwestycji jest przed nami i musimy to przełamać i to jest taka dla nas no, trochę gorzka pigułka, tak? Którą trzeba połknąć, ale jak to mówią czasami, to gorzkie lekarstwo najlepiej leczy i jesteśmy przed ogromnym szansą, tą szansę trzeba wierzyć, a mamy, jesteśmy społeczeństwem, państwem o niezwykłym potencjale, tak? I mamy tą moc w sobie i jesteśmy w stanie racjonalnie pokierować, mam nadzieję, tym rozwojem energii jądrowej, która będzie nam stabilizowała system, będzie to energia
może nie całkiem zeroemisyjna, ale bardzo niskoemisyjna, bardzo konkurencyjna w zasadzie do wszystkich innych źródeł, przewidywalna, stabilna i znana, którą będziemy umieli, że tak powiem, obsługiwać, która nie będzie destabilizowała nam sieci, bo oprócz tego, szanowni państwo, że tę energię postawimy sobie jądrową, będziemy też rozwijać OZE w różnych miejscach, w różnych punktach, z różnym natężeniem i czeka nas gruntownie, podobnie jak w Niemczech, czeka nas gruntowna przebudowa sieci energetycznej, która niestety będzie dość mocno kosztowna, która będzie musiała się dostosować do standardów europejskich, przepływów tych różnych prądowych w ramach takich regionalnych, to jest powiedzmy sobie rynków energii, tak, europejskich, a z drugiej strony uwzględnić prosumentów nam rosnących w sile i ten prąd falujący, przebiegający, tak w cudzysłowie oczywiście kolokwialnie mówię, ale tak, żeby była równowaga zachowana w sieci, żeby tego energii nie było ani za mało, ani za dużo, trochę jak z krwiobiegiem ludzkim, tak, ciśnieniem we krwi, że niedobre za wysokie ciśnienie, za małe ciśnienie też niedobre, więc musi być to tam sparametryzowane. I ja uważam, że tutaj polski rząd, i kolejny rząd, tak, bo nie wiemy, kto wygra wybory w październiku 2023 roku, mam nadzieję, że kolejny rząd w porozumieniu z tym obecnymi politykami stworzą tam konsensus wokół polityki budowy polskiego sektora jądrowego i skończy się ten, czy powiedzmy, jakbyśmy się, że tak powiem, zdrowi spotkali za lat 10 czy 15, będziemy już świadkami produkcji pierwszej dużoskalowej, powiedzmy sobie, działania elektrowni jądrowej, jednej lub dwóch, a do tego będziemy mieć szereg takich mniejszych reaktorów, które również swoje zadania będą realizowały i wspomagały polski system energetyczny i stopniowo będziemy odchodzić od kopalnych paliw, które niestety są ze względów, powiedzmy, ekologicznych, coraz mniej akceptowalne przez społeczeństwo, ze względów politycznych, no i coraz droższe, jakby powiedzieć, obsłudze i jakby powiedzieć coraz mniej efektywne, ale też pamiętajmy, że na to wpływa szereg decyzji politycznych, które Europa podjęła w pewnym punkcie, Polska się na nie zgodziła, przystąpiła do Unii Europejskiej, wchodziła w te różne porozumienia, no a teraz przychodzi czas, krótko mówiąc, żeby zrealizować nasze zobowiązanie, obietnice, więc no jak to mówią, pacta sunt servanda, miałem nadzieję, że damy radę, tak? Jako społeczeństwo, jako gospodarka, utrzymać swoje konkurencyjności dzięki temu. Przy okazji mały apel, może przez niektórych odebrany będzie jako przytyk, ale w ostatnim czynnym polskim reaktorze jądrowym Maria w Otwocku pracują ludzie niestety za bardzo nieadekwatne pieniądze. I stąd mały apel, dajmy im też zarobić, żeby nie zastanawiali się, do której z nowych polskich lokalizacji elektrowni jądrowych uciec, a żeby jednak zostać przy nauce i badaniach, bo tenże reaktor daje też wiele nadziei i zdrowia chorym pacjentom, bo dzięki niemu tak naprawdę dostają coś, co ratuje im życie. Ja bym się do tego apelu dołączył, bo polscy energetycy są naprawdę wspaniali, konkretni, kompetentni ludzie, z wielką wyobraźnią, znam ich kilkunastu, tak, na różnych konferencjach poznałem. No, myślący ludzie, więc mówię, warto, żeby o nich zadbać, tak, żeby o nich pamiętać, żeby im pomagać, bo to oni stworzą nam warunki do spowodowania, do lepszego życia, to od nich dzisiaj to zależy, również od wielu innych sektorów, ale energetycy dzisiaj, szanowni państwo, w tych zmianach wielkich, epokowych zmianach, tak, skokach, jakby powiedzieć, punktach przełamań cywilizacyjnych, oni są w tej chwili na pierwszej linii i trzymajmy za nich kciuki. No i ten, powiedzmy, nasz badawczy reaktor, ten medyczny reaktor, tak, jest nam bardzo potrzebny i tu też apeluję, dołączam się, że tak powiem, jak tylko mogę do tego apelu, żeby oni nie zapominali, żeby im pomóc w tej ciężkiej sytuacji. Tak. Trzymajmy kciuki, że no, przyjdą, tacy politycy się znajdą, że się pochylą nad problemem i dadzą radę. Tak. Dzisiaj moim Państwa gościem w podcaście Na Celowniku był dr Witold Ostant z Instytutu Zachodniego. Bardzo serdecznie, Witoldzie, dziękuję. Bardzo dziękuję Państwu za cierpliwość, za uwagę i życzę Państwu wszystkiego dobrego i, że tak powiem, żeby nam było jak najlepiej, tak? Żeby te wszystkie te zagrożenia, o których mówiłem, okazały się płonne i tylko te lepsze rozwiązania nas, że tak powiem, czy nam służyły. Dziękuję bardzo za uwagę, wszystkiego dobrego Państwu życzę. Kłaniam się nisko. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Wszystkie odcinki podcastu Na Celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube. Zapraszam także do subskrybowania newslettera Na Celowniku pod adresem nacelowniku.artur.tel.
Jeśli doceniasz podcast i newsletter na celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/ na celowniku.